Poseł Ziejewski, bardzo proszę. Ja mam pytanie do panów z grupy azotowej. Rok temu się pytałem o zyski, które tam najpierw były 88 milionów, a potem były rok do roku 880 milionów. Wzrost był bardzo potężny. I mam pytanie takiej natury. Podpisaliśmy umowę z Norwegami. 1 października było uroczyste otwarcie gazociągu Baltic Pipe. Mówi się, że z tego rurociągu kupujemy 10 miliardów, będziemy kupować 10 miliardów metrów sześciennych gazu. Czyli norweski gaz, panowie, kupujecie w cenach przewidywalnych czy nieprzewidywalnych? Są kontrakty czy nie ma kontraktów? Są to umowy długoterminowe czy krótkoterminowe? Czy są to spoty? Czy wy jesteście w stanie zaplanować ceny nawozów czy nie? Bo jeżeli roczne zużycie w kraju jest 20 miliardów metrów sześciennych gazu, teraz chciałbym się dowiedzieć, ile tego gazu jest potrzebne na produkcję w Polsce nawozów. Żeby pan mi odpowiedział, a jeżeli pan mi dzisiaj nie odpowie, to poproszę odpowiedź na piśmie, bo wiele pytań zadajemy, a tej odpowiedzi nie ma. Bo to jest bardzo istotny element. Ile gazu kupujecie w systemie norweskim, stabilnym? Nie mówimy o rosyjskim gazie, który jest chwiejny raz w górę, raz w dół, ale mówimy o zapasach tych, których przechodzi gaz skroplony, gaz norweski, na potrzeby mamy gazoporty, czyli jest przewidywalna cena tego gazu. Przewidywalna. A w tym momencie rolnicy kupując nawozy w październiku, w listopadzie, to co kolega powiedział, mając dopłaty, zapłacili horrendalne ceny za te nawozy i kto im teraz zwróci? I jak oni się mają podejść do tych rolników, którzy kupują nawozy teraz? Czy to ma być jasna dyskryminacja? Gdybyście panowie powiedzieli, że cena nawozów nie stanieje, bo macie takie zapasy. I co jeszcze? Bardzo istotny element jest te firmy, które mają nawozy na składach. Potężne firmy, które od nas mają nawozy na składach. Czy oni u nich nastąpi teraz przecena tych nawozów? Bo jak sprzedawały te nawozy w październiku, listopadzie, w grudniu, to były to nawozy po 4, ponad 4 tysiące. A dzisiaj będą sprzedawali, kupili od was i dzisiaj będą sprzedawali po 2700 mocznik. Jak to będzie ta wasza polityka wyglądała w tej chwili do punktów składowych i do tych, co od was te nawozy odbierają? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, senator.